myślę, że dla nas wszystkich osób wierzących modlitwa jest najcenniejszym darem. I dlatego w minioną niedzielę rozpoczęliśmy tą waszą uroczystość właśnie dziękczynieniem za dar życia, za to, że jesteście wspaniałymi rodzicami. A dzisiaj pragniemy właśnie tą uroczystość tutaj u nas przy szkole razem być, razem się radować. I dzieci przygotowały taki program artystyczny. W nim chcą wyrazić właśnie swoją miłość, radość i wdzięczność. Jeden z myślicieli powiedział, że najcenniejsza chwila to jest ta obecna. I tak też myślę, że dzisiaj niech dla was będzie to wielką radością, że możecie wspólnie ze swoimi pociechami tutaj ten dzień przeżywać. Ale życzymy również, aby te najbliższe dni, czyli jutro, gdzie rzeczywiście kalendarzowo obchodzimy Dzień Matki, będzie dla wszystkich mam wyjątkowym dniem. Niebawem będzie też Dzień Ojca. Niech mamy pamiętają o tym, aby ten dzień rzeczywiście był wyjątkowy. I życzę wspaniałych chwil tutaj pobytu wspólnie z nami, ale aby te piękne chwile były rzeczywiście dla was pomocnikiem wiary, nadziei i miłości w rodzinie. Otwiera bajką drzwi, bo gdy kładzie
nas do łóżka, mamy potem piękne sny. Mama wszystko dla nas zrobi. Z jej pomocy każdy raz. Mama bardzo jest kochana, więc niech żyje nam 100 lat.
trochę. Mieć mamusię taką ładną, każdy ma ochotę. Czasem loczek pan zostanie tutaj proste włoski. Czy pasuje to, kochani? Pyta pan. Moja mama tak potrafi fryzurę ułożyć, że mogłaby występować na pokazach mody. Lecz czasami tak się zdarza, gdy się tak upiększa, Ola Boga krzyczy na nas, fryzura klapnięta. Ten za długi, ten za krótki, siwy włos na głowie, biegnie szybko do fryzjera, tylko on pomoże. No bo fryzjer to od włosów przecież specjalista, pofarbuje i przystrzyże loki pozakręta. Aby mama była piękna i pełna uroku, to fryzjera często chodzi kilka razy w roku. Kiedy mama od fryzjera przyjdzie, to ciekawe. Raz jest ruda, raz jest czarna, blondynką jest czasem.